Zmartwychwstał z grobu Pan, halleluja. Zmartwychwstał z grobu Pan, halleluja.
Daj svojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramę życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przyszedł on dobrze czyniąc, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co działał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym przede przez Boga na świat, którzyśmy z nim jedli, pili, po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał prosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg stanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Amen.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Chrystus prawi, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Moi drodzy, to starochrześcijańskie zawołanie nie tylko w poranek wielkanocny staje się również zawołaniem świadków Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, tych, którzy są spod znaku zmartwychwstałego Pana. Moi drodzy, wszyscy my ochrzczeni, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy świadkami nadziei. Nadziei, która wypływa z pustego grobu. Ale jak to było z tym zmartwychwstaniem? Moi kochani, nie dziwmy się reakcji niewiast, apostołów. Dlatego, że to wszystko, co dotykamy naszymi rękami, nas opatrzą nasze oczy, czego doświadczają nasze zmysły. Moi drodzy, zmartwychwstanie i fakt życia Pana Jezusa przerasta to wszystko w naszym życiu, jak również przerastało uczniów i niewiasty apostołów pańskich. Przecież popatrzcie, jak wielokrotnie Jezus w ciągu swojego życia mówił otwarcie swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, a tam zostanie zabity, tam poniesie śmierć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Moi kochani, pisany scenariusz swoich apostołów i swoich uczniów, jakże często, a może wielokrotnie, mijał się z tym scenariuszem Boga. I mimo że mówił o tym, że aby powstać z martwych, no właśnie, trzeba najpierw ponieść śmierć. I moi drodzy, kiedy przychodzi ten moment, to ten cały scenariusz człowieka został rozbity kompletnie na kawałki. I kiedy Jezus mówi otwarcie, tak bardzo pragnąłem stworzyć tę paschę z wami. I kiedy zaczyna mówić, jeden z was mnie zdradzi, zostawia im sakramenty oraz prawo miłości.
ale w ten sam wieczór idą do Ogrodu Oliwnego i tam Jezus zostaje pojmany. A uczniowie, ten ich scenariusz, tam nie było miejsca na pojmanie. Tam nie było miejsca na Judasza, który go zdradził. Tam nie było miejsca na Piotra, który wyprze się Jezusa. Choć w tym samym wieczorniku tak bardzo zapewniał: oddam życie moje za Ciebie, Panie. I choć Jezus mówi jeszcze tej nocy, Piotrze, moi drodzy, kiedy przychodzi moment egzekucji i kiedy zostaje wydany, gdzieś w tłumie są poszczególni Jego apostołowie i uczniowie. Ale Jezus został osamotniony. Tylko został mu krzyż. I na drodze krzyża życzliwi ludzie, jak Szymon, Weronika, jego ukochana matka. I gdzieś tam pod krzyżem jego umiłowane uczynia. A oni wszyscy pochowali się w wieczorniku z obawy przed prześladowaniem. Moi kochani, potrzeba było tego poranka, aby wszystko się rozwiązało. Bo moi drodzy, te niewiasty, które pobiegły do grobu, bo nie zdążyły jeszcze przed świętym Paschem namaścić ciała Jezusowego, tylko troszczyły się o to, kto im ten ciężki kamień odsunie. I kiedy przybyły do grobu, zobaczyły, że kamień odsunięty. Dzisiaj w wersji, jaką słyszeliśmy w Ewangelii, Maria Magdalena poszła pierwsza i kiedy zobaczyła otwarty grób, czy weszła do środka, to był tylko znak dla niej: zabrano nam Pana i nie wiemy, gdzie go pochowano. Z taką wieścią przybyła do Jana i Piotra i oni wyruszyli w drogę do grobu, by tam zobaczyć. Święty Jan przybiega pierwszy, nachylił się, zobaczył leżące płótna, ale nie wchodził do środka. Piotr przybiega za nim, wchodzi do wnętrza i w ten czas sam Święty Jan mówi: przybyłem, zobaczyłem i uwierzyłem. Czy, moi drodzy, takie proste świadectwo jak zostawione płótna, którymi był owinięty Chrystus, czy one stały się świadectwem? Czy pusty grób stał się świadkiem? A może właśnie doświadczenie i Piotra, i Jana, i wszystkich apostołów, gdzie w tym momencie, kiedy patrzą się na to, co zaczęło się wypełniać, przypomnieli sobie to, co im Jezus mówił, że tak się musi stać, że Syn Człowieczy będzie cierpiał, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Moi kochani, ta tajemnica, którą przecież ciągle przeżywamy, którą musimy przeżywać, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, poszukuje świadków wiary. Poszukuje świadków zmartwychwstałego Pana. O moi drodzy, popatrzcie, tak wielu pośród nas w naszej codzienności może o tym mówić. I tak jak dzisiaj przychodzimy, zaraz wrócimy do domu. Będziemy się cieszyć wspólnie w gronie rodziny śniadanie wielkanocne. Za chwileczkę jeszcze zaśpiewamy jedną, drugą pieśń i wrócimy do siebie. Czy pusty grób przekona nas o tym, że Bóg, Jezus Chrystus, jest żyjący, już więcej nie umiera i jest pośród nas? Czy, moi drodzy, nasze zgromadzenie dzisiaj, tu i teraz jest tym świadectwem, z którego ja mogę czerpać tą siłę, że jeżeli moi współbracia wierzą, to przecież jest to również szansa dla nich. Ale, moi drodzy, nie ma zmartwychwstania
bez wcześniejszej śmierci. Przez tyle lat uczą was o tym księża zmartwychwstańcy, którzy swój charyzmat biorą z tajemnicy Paschy, tego przejścia ze starego człowieka do nowego. Oj, kochani, potrzeba nam dzisiaj popatrzeć się w głębie naszych serc i odpowiedzieć sobie, czy ten Bóg, który przychodzi w osobie mojego brata i siostry, który przychodzi w żywym słowie, w sakramentach świętych, czy On do mnie przemawia? Czy On mnie przekonuje, że muszę podjąć w swoim życiu Paschę? Muszę umrzeć samemu sobie, swojej miłości, swojej czynności własnej, swojemu egoizmowi i temu swojemu scenariuszowi na życie, aby wreszcie Chrystus mógł we mnie zakrólować. Tak prawdziwie. To nie postać z przeszłości. To jest żywa osoba Boga, która jest pośród nas i żyje pośród nas. Jeżeli powiadamy Chrystus zmartwychwstał, wyrażamy jako uczniowie wiarę, że prawdziwie zmartwychwstał. Tej prawdy muszę się uczyć, ale również tej prawdy muszę doświadczyć. Wystajemy naszą wiarę. Zmartwychwstania naszego Pana, pełni wdzięczności, stańmy przed Nim w ufnej modlitwie i przedstawmy Mu nasze pokorne prośby. Udomy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby głoszone Słowo Boże i dobra nowina o zmartwychwstaniu dotarła do serca każdego człowieka. Zgodnie z charyzmatem założycieli,
aby dobry Pan już dziś ich przyjął do Królestwa Niebieskiego. Abyśmy codziennie umieli wybierać Boga i żyć w bliskości Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy, Chrystu, daj nas, Panie. Jezu Chryste, zmartwychwstały Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalny radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy święty śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz ludzkim, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy, śmierć Twoją. Wspominając, Boże, zbawczą rękę Twojego Syna, jak również i cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórną Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posilili ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodnicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, świętym Jackiem, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Błażeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się wołać. Ojcze abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania
pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Dziś Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego. Radość z tego święta jest rozciągnięta na 8 dni oktawy Wielkanocy, kończącą się w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Do liturgii mszy świętych i liturgii godzin powracają radosne śpiewy Alleluja, chwała na wysokości Bogu oraz Ciebie Boga wysławiamy. Kończy się też czas powstrzymywania się od ścisłych postów i hucznych zabaw. Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości. Moi kochani, to starochrześcijańskie zawołanie Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, które wyrywa się z ust świadków Chrystusa zmartwychwstałego. Niech będzie w sercu i na ustach nas wszystkich, którzy uczestniczymy w tym przedziwnym triumfie naszego Pana i Mistrza. Niech tajemnica Paschy będzie dla każdego z nas doświadczeniem nowego życia w Chrystusie, wszystko w Nim, dla Niego i przez Niego. Tego głębokiego doświadczenia Chrystusa zmartwychwstałego we Was i we Waszych rodzinach z całego serca Wam życzymy, bracia kapłani i siostry misjonarki. Jest to również okazja, aby szczerze podziękować wszystkim bez wyjątku za poświęcony czas, za pięknie przygotowaną oprawę liturgiczną, moim braciom kapłanom za godziny w konfesjonale, chórowi parafialnemu wraz z panem organistą Piotrem, w przygotowaniu naszej świątyni na tegoroczną uroczystość siostrze Marioli i wolontariuszom całej służby liturgicznej, naszej młodzieży, która tworzy gwardię przyboczną. Nie chciałbym przez wyliczanie kogokolwiek pominąć, zatem niech każdy przyjmie te szczere i głębokie podziękowania. A przed nami tydzień paschalny i Wielki Piątek rozpoczęliśmy nowennę do Miłosierdzia Bożego. Codziennie przed mszą świętą wieczorną odmawiamy kolejny dzień nowenny. Druga niedziela po Wielkanocy to niedziela Miłosierdzia Bożego. Po mszy świętej o 12:30 rozpoczniemy godzinę świętą, nabożeństwo i adorację Najświętszego Sakramentu. Serdecznie zapraszamy. W poniedziałek wielkanocny, to jest jutro, drugi dzień świąt, w tym dniu księża zmartwychwstańcy dziękują Panu Bogu za powołanie i wspólnotę do życia w Kościele. Pamiętajcie o nas w Waszych modlitwach. Zapraszamy na mszę świętą w języku polskim o godzinie 7 rano, 12:30 w południe i o 7 wieczorem. Za tydzień w sobotę 10 kwietnia po mszy świętej wieczornej Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na wieczór o modlitwie i czuwania. 10 kwietnia to także kolejna rocznica tragedii smoleńskiej. Podczas mszy świętej wieczornej modlić się będziemy za wszystkie ofiary tej tragedii i zbrodni katyńskiej. Za tydzień w niedzielę członkowie Koła Żywego Różańca zapraszają na wymianę tajemnic Różańca Świętego i na święconka. Moi kochani, wczoraj podczas liturgii wieczornej poświęciliśmy wodę. Mamy przed palaskami wystawione kosze z wodą święconą. Jeżeli ktoś wczoraj nie zabrał, to serdecznie proszę, żeby zabrać ją do domu, by posiadać wodę święconą w naszych domach. I jeszcze tak na koniec, moi drodzy, 4 kwiecień to taka szczególna data w historii naszej wspólnoty. Rokrocznie ksiądz Adam Piasecki, który odszedł od nas 9 miesięcy temu, obchodził swoją rocznicę święcej. Właśnie dzisiaj celebrowaliśmy 50. rocznicę jego święceń. Tak bardzo czekał na tę rocznicę i tak wiele mówiliśmy o tym dniu. Dzisiaj już celebruje w domu Ojca, a my wspominamy go i zanosimy nieustanną modlitwę dziękczynienia za jego życie, kapłaństwo i wielkie serce, które zawsze miał dla Boga i ludzi, którym posługiwał. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jest w świecie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
na to pilne świętowanie przyjmijcie proszę Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.